wróciłem do nagrywania 2,5 roku temu. I tak samo się zaczęło od TikTokerek, koszykarskie filmy, tak dalej. Ale no już byłem starszy, więc nie zwracałem na to uwagi i to teraz tak naprawdę ja jeżdżę po całym świecie i współpracuję z największymi koszykarskimi ligami. Po pierwszych igrzyskach, kiedy w ogóle awansowaliśmy, no to była pełna euforia. Myślę, że to było nasze największe osiągnięcie i marzenie, które spełniliśmy w swoim życiu. To wy tutaj siedząc w tej szkole myślicie, że mi nie ma się to prawa udać. A ja wam mówię, że to się może udać, tylko musicie w to uwierzyć. I teraz jedziemy tak szybko, szybko ciosy, jazda, jazda, jazda! Szybko! Czas! Zmęczyliście się? Nie. Troszeczkę? Nie bójcie się prosić o pomoc, okej? Że koledzy nie są tylko po to, żeby się wspólnie bawić i trenować, ale też po to, żeby sobie pomagać, tak? Ale jak tu patrzysz, znaczy jak będziesz mi tu patrzył, to widzisz wszystko, nie? Bo widzisz i ciosy, i nogi, i kopnięcie, nie? To musisz popróbować dużo ćwiczeń, na przykład na rzucanie piłeczki, albo niech ci przeciwnik robi tu, jak ty robisz tylko uniki, no. Korzystajcie z każdego dnia, twórzcie przyjaźnie, niech te przyjaźnie, które tu nawiążecie, niech się zachowają na lata.